Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio pewien mądry człowiek powiedział na swoim kanale, że od czasu do czasu trzeba kogoś pochwalić, żeby móc później bluzgać z błotą, więc teraz uważajcie, bo dzisiaj będę chwalił. A okazja jest do tego zacna, ponieważ wczoraj jak siedziałem w pracy, dostałem powiadomienie na Twitterku, czy tam na X-ie, jak wy wolicie, że CD Projekt Red dostał nagrodę. Mówię, kuźwa, poważna sprawa, nie? Coś z naszego podwórka zajebioza. Ale tak przejrzałem sobie na szybko polskiego YouTube'a i nic o tym nie słyszę. Mówię, kuźwa, o co chodzi? Nikt nie krzyczy, nikt nie chwali. No i sobie przeglądam, tak? Digital Dragons, PGA, The Game Awards, Game Developers Choice, Independent Game Festival, Golden Joystick, British Academy Awards. Mówię, może tam coś będzie. No nie. Game Critics Awards, Steam Awards, DICE Awards, International Mobile Gaming Awards. Mówię, może tam. No nie, no nigdzie nie ma. Kuźwa, o co biga? Czemu nikt nie trąbi o tym, że CD Projekt Red dostał nagrodę. No ale postanowiłem sobie wskoczyć na stronę ich Twitterka, zobaczyć, mówię, może oni się tym pochwalą. No i faktycznie coś, nie coś tam znalazłem. Nie do końca to, co bym chciał. No, wrzucę wam tutaj na pełen ekran, żebyście mogli sobie poczytać to razem ze mną. No i lecimy. Post w tej chwili sprzed 22 godzin. Wejdźmy sobie w niego. Napisany po angielsku. No, przetłumaczmy. Wiadomo, że to tłumaczenie może nie będzie jakieś bardzo dobre, ale myślę, że mniej więcej nam uzmysłowi, o co chodzi. I lecimy z tym koksem. Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy nagrodę Diversity Charter Award za świadczenie związane z urlopem menstruacyjnym w kategorii innowacyjne podejście do różnorodności, równości i włączenia w biznesie, która honoruje organizację wykazujące się wyjątkowym zaangażowaniem we wspieranie włączającego miejsca pracy. Tę kategorię wybierali internauci. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy na nas zagłosowali. Naprawdę, nie zdawałem sobie sprawy, że jest tylu debili. Kurwa, my to wybraliśmy. Nie wierzę, nie? No ale dobra, lećmy z tym koksem dalej. Oto podsumowanie wpływu tej korzyści w ciągu pierwszych 9 miesięcy wdrożenia. 39% kwalifikujących się kobiet RED przyznaje, przynajmniej raz, przepraszam, skorzystało z urlopu menstruacyjnego. A co z mężczyznami? Przecież mamy różnorodność i równość. Mężczyźni nie mogą korzystać. Słyszałem gdzieś tam, że mężczyźni podobno też mogą bawić. Dobra, czepiam się, nie? Średnio miesięcznie 11,3% kwalifikujących się obywateli, no tu błąd w tłumaczeniu, chodzi oczywiście o pracowników REDów, korzysta z tego świadczenia. 57% korzystało z urlopu menstruacyjnego co najmniej 2 razy, a 1% co miesiąc. Te liczby oraz uznanie, jakie otrzymaliśmy, pokazują, że pracownicy RED korzystają z tej korzyści w sposób odpowiedzialny i podkreślają bezpieczeństwo i wsparcie w naszym miejscu pracy. A to nie jest tak, że jak ktoś sobie pójdzie, też będzie chodził na tydzień urlopu co miesiąc, to reszta biura nie będzie musiała za niego zapierdalać? No wydaje mi się, że tak, nie? Powiedziała Agnieszka Szamałek-Michalska, nasza dyrektor do spraw
kultury, różnorodności i włączenia społecznego. Ale na tym nie poprzestaniemy. Jesteśmy teraz częścią cyklu Kariery, programu zainicjowanego przez Kulczyk Foundation. Inicjatywa ta zrzesza organizacje i firmy, które tworzą włączające środowisko pracy poprzez zwiększenie świadomości na temat zdrowia menstruacyjnego. Ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które wspierały nas w tej podróży. I kurwa, powiem wam, brak mi słów. Naprawdę. Ja wiem, że czasem lepiej jest nic nie mówić, niż gadać głupoty. Ale za nie mówiłem, nie? Autentycznie, jak pierwszy raz przeczytałem ten post, za nie mówiłem. Ten materiał, który teraz nagrywam, jest i tak dużo bardziej łagodniejszy, ponieważ pierwszy materiał mi się tam z jakimś lagiem kamery dziwnym nagrał i go sobie odpuściłem, nagrywam to po raz drugi. Ale ma to też swoje plusy, ponieważ miałem okazję poczytać komentarze. No i mamy, lecimy. What the fuck? Czyli to oznacza, że kobiety w CD Projekt Red są mniej produktywne. Dobra. Kobiety pracują tak samo ciężko jak mężczyźni. Poza jednym tygodniem w każdym miesiącu. Właśnie patrzę, jak moi ulubieni twórcy gier są asymilowani przez Borgów. Prima Aprilis był w zeszłym był miesiąc temu. O. Wrócimy oczami tak bardzo, że widzę swój mózg próbujący uciec przed nonsensem, który właśnie przeczytałem. Ale wiecie co, jeden komentarz tutaj bardzo dobrze oddaje to, o czym ja pomyślałem, widząc tego tweeta. O, mam go. Weźmy go sobie nawet. Przetłumaczmy, zaszalejemy. Mamy taką możliwość dzięki Operse, to czemu nie? Dziękuję za zabicie hype'u związanego z Wiedźminem 4, zanim nawet rozważę przedpremierowe zamówienie. I ten komentarz właśnie, ten jeden komentarz bardzo dobrze oddaje to, czego ja się boję. Jeżeli redzi w tej chwili naprawdę takie rzeczy uważają za najważniejsze, boję się o przyszłość ich gier. Niech sobie kuźwa odpierdalają, jakie szopki chcą. Słuchajcie, nic mi do tego, o ile będą dowodzić porządne gry. Ale obawiam się, że za niedługo tutaj koło logo Aredów zobaczymy logo Sweet Baby i w tym kierunku pójdą ich gry. Nieśmieszny żart, słuchajcie, nie? Naprawdę ciężko się to czyta. Ale wiecie co? Mam pomysł, słuchajcie. Może skoro mamy tydzień menstruacyjny, to może zrobimy sobie wzwodowe środy, co? I każdy facet, który udowodni, że miał wzwód w środę, nie będzie musiał przyjść w ten dzień do pracy. No tak, nie jest to tydzień, co prawda, w miesiącu, no ale myślę, że tak mniej więcej by się to wyrównało, nie? Chociaż coś by mieli ci biedni faceci. Dobra, no słuchajcie, nie ma co tutaj uwijać za dużo bawełnę, ani nawijać makaronu na uszy, czy jak to się tam mówiło. Po prostu pomyślałem sobie, że o tym wspomnę, ponieważ no nigdzie na polskim YouTubie tej informacji jeszcze nie widziałem. Także uważajcie. Uważajcie na preordery od Redów, bo chyba obrali dziwny kierunek rozwoju firmy. Dobra. Ja spadam spać, bo jestem po nocce i padam twarzą na pysk.
A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.